Tramwaj, kierunek zachodnia. Dzień dobry, szanowni państwo. Będziemy zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ zaprosiliśmy państwa ponownie do zajezdni, bardzo, bardzo fajnego miejsca, zajezdni tramwajów naszych przy ulicy Siedmiogrodzkiej, ponieważ jak państwo być może wiecie, w kwestii tramwajów bardzo wiele się dzieje w naszym mieście. Dzisiaj kolejny ogromnie ważny krok inwestycyjny. Będziemy podpisywać umowę na trasę, na którą czekają mieszkańcy, no przede wszystkim Ochoty, ale też Woli, Mokotowa. Będzie to połączenie bardzo, bardzo ważne i bardzo potrzebne, jakiego dotychczas nie było. Są z nami dzisiaj Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry państwu. Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego. Wojciech Bartelski, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Warszawskie. Witamy również pana Wiesława Nowaka, prezesa grupy ZUE, a także pana Fatiha Budana, prezesa zarządu firmy FAB Polska, a także przedstawicieli włodarzy dzielnicy Wola z panem burmistrzem Krzysztofem Strzałkowskim na czele. Oddaję głos panu prezydentowi. Dzień dobry państwu. Pamiętacie państwo nasze hasło: Warszawa, stolica najlepszej komunikacji, i tak dokładnie jest, jeżeli chodzi o przede wszystkim Polskę, ale nie tylko, najlepiej oceniana w naszej części Europy. Pokazują to właściwie wszystkie rankingi europejskie, że rzeczywiście komunikacja miejska w Warszawie jest na najwyższym możliwym poziomie. Przez cały czas inwestujemy 11 stacji metra i kontynuujemy również prace projektowe nad trzecią i czwartą linią. No i oczywiście również tramwaje. Trwają prace, tramwaj na Kasprzaka. Miejmy nadzieję, że w przeciągu kilku tygodni będziemy mogli pojechać tym tramwajem. Później tramwaj na Wilanów. Ale ten tramwaj z Wilanowa ma pojechać aż na Dworzec Zachodni i właśnie dzisiaj podpisywać będziemy umowę na kolejny odcinek pomiędzy ulicą Grójecką a Dworcem Zachodnim. I te prace potrwają, myślę, że około 26 miesięcy, więc jest szansa, że w roku 26 warszawianki i warszawiacy będą mogli pojechać tym tramwajem. Bardzo się z tego cieszę. Oczywiście te prace będą kontynuowane. Również zaczniemy pracę na ulicy Rakowieckiej, także w dalszej perspektywie czasowej to połączenie z Dworcem Zachodnim nie tylko będzie korzystne dla mieszkańców Ochoty, czy Śródmieścia, czy Woli, ale również Wilanowa i Mokotowa, bo przecież ta linia ma połączyć, tak jak powiedziałem, Dworzec Zachodni z Wilanowem. Drodzy państwo, to bardzo ważny odcinek, nowoczesny. Część tego tramwaju będzie w tunelu, w związku z tym również odzwierciedlamy te bardzo ważne europejskie trendy, gdzie część linii chowamy pod ziemią. Oczywiście ta linia będzie przyspieszać możliwość komunikacji z Dworcem Zachodnim. Liczymy na to, że będzie mogło się nią poruszać ponad 1 000 000 pasażerów. No i oczywiście nie zwalniamy, dlatego że ta linia będzie kontynuowana, a przy okazji, drodzy państwo, oczywiście również kończymy pracę w zajezdni na Annopolu. I co bardzo ważne, dlatego że ten wątek ostatnio się pojawił również w wypowiedziach bardzo wielu radnych z Białołęki, będziemy niedługo mieli dobre informacje na temat rozpoczęcia przetargu na projektowanie tramwaju na Białołękę. Bardzo się, drodzy państwo, z tego cieszę, że kolejny odcinek będzie budowany, że będziemy mogli podpisywać tę umowę. Nie zwalniamy tempa prac tego bardzo ważnego programu inwestycyjnego, jeżeli chodzi o tramwaje warszawskie. Oczywiście, jak zwykle to bywa, to powoduje pewne uciążenia, uciążliwość pewną dla warszawianek i warszawiaków, za co przepraszamy, ale w momencie, kiedy chcemy być ambitni, kiedy chcemy doprowadzić do tego, żeby komunikacja miejska, która jest dla nas absolutnym priorytetem, rozwijała się w Warszawie w dotychczasowym tempie, no to kontynuujemy pracę. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam panią dyrektor Katarzynę Strzegowską. Dzień dobry państwu. Tak jak wspomniał pan prezydent, transport publiczny w naszym mieście to nasz priorytet i nasza wielka duma. Dzisiaj jesteśmy w zajezdni tramwajowej i za chwilę dojdzie do podpisania kolejnej ważnej umowy na kolejny odcinek ważnej inwestycji, więc w tym miejscu pozwólcie państwo, że skorzystam ze ściągawki i przeczytam państwu
kilka istotnych informacji właśnie w zakresie trakcji tramwajowej. Obecnie w tej chwili w Warszawie mamy 23 linie tramwajowe, których długość wynosi 324 km. Codziennie w godzinach szczytu na ulicę Warszawy wyjeżdża 400 składów tramwajowych po to, żeby komfortowo wozić warszawianki i warszawiaków. W roku 2023, to już ostatnio podsumowaliśmy, ale warto powtórzyć, sama atrakcja tramwajowa przewiozła blisko 250 milionów pasażerów, co stanowi 26% udział we wszystkich przewozach, wszystkimi środkami komunikacji w naszym mieście. A same tramwaje warszawskie w 2023 roku przejechały ponad 50 milionów wozu kilometrów. Drodzy Państwo, te dane potwierdzają, jak istotny jest rozwój trakcji tramwajowej, jak istotny jest w ogóle rozwój komunikacji miejskiej i tym bardziej cieszymy się i czekamy na kolejne nowe odcinki, zarówno Wilanowa i ten kolejny odcinek, którego dzisiaj umowę będziemy podpisywać, żeby już za jakiś czas mieszkańcy naszego miasta mogli korzystać z nowych odcinków sieci tramwajowej. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam prezesa spółki Tramwaje Warszawskie, pana Wojciecha Bartelskiego. Dzień dobry Państwu. Umowa, którą dzisiaj podpisujemy, przewiduje zakończenie prac, oddanie tramwaju w drugiej połowie roku 2026. To jest ponad 1,5 km trasy, trzy zespoły przystankowe, w tym pierwszy 500-metrowy tunel pod Parkiem Pięciu Sióstr i pod Dworcem Zachodnim. To, co bardzo istotne dla warszawiaków, że ta trasa jest kluczową częścią wielkiej idei, jaką jest wzajemne skomunikowanie ochoty i woli, a także zbudowanie wielkiego transportowego huba na Dworcu Zachodnim. Przypomnę, że istniejąca już część tej trasy, czyli tunel pod samymi torami, jeszcze bez infrastruktury tramwajowej, ale istniejący, został wybudowany przy okazji remontu Dworca Zachodniego. Dzięki temu już za te 26 miesięcy pasażerowie będą mogli skorzystać z wielkiego węzła tramwajowo-autobusowo-kolejowego na Dworcu Zachodnim. A w dalszej perspektywie tramwaj połączy Dworzec Zachodni z dzielnicą Wola, w tym z bardzo dynamicznie rozwijającą się dzielnicą Odolany. Kiedy finanse miasta nam to pozwolą, będziemy kontynuować prace studyjne, a w dalszej kolejności przetargowe i wykonawcze na odcinkach w dzielnicy Wola. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i głos zabierze jeszcze przedstawiciel, a raczej prezes grupy ZUE, pan Wiesław Nowak. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Cieszymy się bardzo, że nasza oferta została wybrana do realizacji tego zadania. Nie jest to pierwsza inwestycja, którą będziemy realizować na terenie miasta Warszawy. Budowaliśmy między innymi trasę na Bemowo, dwa odcinki na Tarchomin. Remontowaliśmy Zieleniecką, trasę WZ, Aleje Jerozolimskie. Aktualnie budujemy zajezdnię tramwajową Annopol. Będzie to kolejne zadanie. Cieszymy się, że będziemy je realizować. Postaramy się to zrobić z jak najmniejszymi utrudnieniami dla mieszkańców Warszawy. No tym niemniej wiadomo, że jakieś utrudnienia zawsze muszą być, ale deklaruję, że postaramy się to zrobić tak, aby było ich jak najmniej. Dziękuję. Bardzo dziękuję i proszę Państwa, teraz przed nami ten bardzo ważny moment. Zaproszę Pana Prezydenta i Panów Prezesów do podpisania umów.
Jeśli formalnością stało się zadość, to poproszę jeszcze panów i panią dyrektor do wspólnego zdjęcia pamiątkowego, jeśli mogę was poprosić, może na tle wizualizacji, które są za nami. Tam między innymi przystanek podziemny, pierwszy w Warszawie, który powstanie w ramach tej inwestycji. I szanowni państwo, teraz pora na pytania. Jest oczywiście mikrofon do państwa dyspozycji. W związku z tym, jeśli są pytania, i oczywiście zachęcam tradycyjnie do rozpoczęcia od kwestii związanych z naszym dzisiejszym tematem. Bardzo proszę, pytania państwa. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC. Pytanie oczywiście w temacie konferencji do, myślę, pana prezesa Bartelskiego, bo pewnie mam więcej szczegółów odnośnie tej inwestycji. Jak będzie wyglądała budowa tego tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr? Na ile ona będzie kolizyjna dla tego parku? Czy ten park w pewien sposób będzie zamknięty albo będzie rozkopany? Panie prezesie, pytanie mam odnośnie budowy tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr. Na ile ta budowa tego tunelu będzie inwazyjna dla parku? Czy park będzie rozkopany albo będzie zamknięty dla mieszkańców? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie do prezydenta Trzaskowskiego odnośnie strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Wiemy, że wojewoda wycofał skargę kasacyjną. Czy to jakoś zmienia obrót spraw? Czy uda się w ogóle wyrobić do listopada z wprowadzeniem strefy? Bardzo dziękuję. Więc odpowiem na pytanie do mnie. Tak, park będzie rozkopany, natomiast uzgodniliśmy z władzami dzielnicy Ochota już wiele lat temu harmonogram działań w taki sposób, że dzielnica Ochota, przewidując trasę przyszłego tunelu, która była znana, nie wykonywała tam żadnych wysokocennych robót. Wiemy, w jakim pasie mamy się zmieścić z wykopem. Wykop będzie odkrywkowy. Wiemy, gdzie mamy miejsce na zaplecze budowy i wszystko będzie oczywiście odtworzone, tak że park poczynimy minimalne szkody na terenie samego parku, tylko takie, które są konieczne, żeby to rozkopać, wbić ściany i zasypać. Natomiast z równą uwagą będziemy przystępować do przekupywania się pod alejami, co będzie dużym wyzwaniem z uwagi na ruch. Oczywiście priorytetem będzie ochrona płynności ruchu w tym miejscu i tak będziemy etapować pracę, żeby ona była w maksymalnym stopniu zachowana. Drodzy państwo, ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że nowy pan wojewoda wycofał tę skargę, ponieważ poprzedni niestety blokował te prace, które dla nas są niesłychanie istotne, i wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie. Mam nadzieję, że wyrobimy się w tym roku. To jest kwestia zakupu parkomatrów, ale jesteśmy do tego gotowi i mam nadzieję, że będziemy mieli dobre informacje. Dobrze, że będzie ta strefa na Saskiej Kępie, bo mieszkańcy na to czekają. Paulina Pienkowska, Telewizja Polska. Co z tramwajem przy Puławskiej na Zielono Ursynów? My mamy konkretne plany, po kolei je realizujemy. Zresztą państwo często pytacie o uciążliwość dla warszawianek i warszawiaków. Właśnie dlatego planujemy te inwestycje po kolei, po to, żeby tych uciążliwości nie było zbyt wiele, dlatego że bardzo dużym wyzwaniem zawsze w takim mieście jak Warszawa jest koordynacja inwestycji. W związku z tym w tej chwili absolutny priorytet ma tramwaj na Wilanów i kontynuacja tego projektu. O tym dzisiaj mówimy, od Grójeckiej do Dworca Zachodniego. Niedługo wejdziemy z pracami na ulicę Rakowiecką. To jest w tej chwili priorytet, po oczywiście oddaniu tego tramwaju na Kasprzaka. I później będziemy realizowali kolejne plany inwestycyjne. Tramwaj na Białłękę, tak jak państwu powiedziałem, który jest konieczny, przetarg na projektowanie. I później oczywiście będziemy oceniać możliwości finansowe miasta, bo to jest niesłychanie istotne w kontekście choćby odblokowania unijnych pieniędzy, jak szybko będziemy mogli te pieniądze wydawać, czy tam te priorytety, które dla nas, dla Warszawy są niesłychanie istotne, będą realizowane. W tej chwili, drodzy państwo, też jak wiecie, trwają prace w Ministerstwie Finansów na temat nowego systemu finansowania samorządów. Myślę, że będziemy mieli dużo, dużo więcej informacji w przeciągu nadchodzących tygodni i wtedy też będziemy mogli w sposób odpowiedzialny mówić o tym, które inwestycje będziemy w stanie zaplanować i w jakim tempie, no bo bardzo wiele zależy w tym momencie oczywiście od zdolności finansowych. Ale też powracam do kwestii planowania. Jak państwo wiecie, Polskie Koleje Państwowe będą dokonywały bardzo ważnego remontu linii średnicowej. Ten remont się opóźnia, ale wszystko wskazuje na to, że on się może zacząć już w przyszłym roku, co doprowadzi do kolejnych utrudnień w centrum. My to wszystko musimy skoordynować, tak żeby te prace były jak najmniej uciążliwe dla warszawiaków.
Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Mam pytanie o harmonogramy, kiedy się zaczną budowy tych linii na Rakowieckiej i na do Dworca Zachodniego, od których odcinków i co z odcinkiem przez Pole Mokotowskie, kiedy będzie budowa. A do pana prezydenta, korzystając z okazji, bo trudno tradycyjnym kanałem, o szkolne ulice. Teraz w Warszawie są 4 szkolne ulice. Czy pan jest zadowolony z tej liczby, na przykład na tle Paryża? Pan się często kontaktuje z merką tej stolicy. Czy będzie więcej szkolnych ulic? Kiedy? No więc po kolei, jeżeli chodzi o ten harmonogram, jeżeli chodzi o dokładne daty, poproszę pana prezesa, żeby państwu je podał. Wiem jedno, że zaczynamy oczywiście od Rakowieckiej i te prace zaczną się już wkrótce. I później kolejne prace, jeżeli chodzi o harmonogram, to oczywiście właśnie Grójecka, o której dzisiaj mówimy. Myślę, że do tych prac przystąpimy w przeciągu najbliższych miesięcy. To jest najbardziej istotne i oczywiście też, jeżeli chodzi o samą linię z Grójeckiej do Dworca Zachodniego. Mówiliśmy już dzisiaj o tym, 26 miesięcy na wykonanie tej inwestycji i ona powinna być gotowa pod koniec 26 roku. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ulic, też dokładnie będziemy państwu podawać krok po kroku nasze plany dotyczące tego typu metamorfozy miasta, po to, żeby jasno komunikować nasze plany w zaplanowany sposób. Także dosłownie w przeciągu najbliższych tygodni będzie również odpowiedź na to pytanie, panie redaktorze. Dzień dobry, Jan Kielak, Radio Kolor, bo tutaj też pan wspomniał odnośnie tunelu linii średnicowej, czy faktycznie PKP PLK tutaj już sugeruje, że te prace rozpoczną się w 2025. Natomiast jeżeli chodzi o tunel średnicowy, mamy nowe władze PKP i rozmawiamy przez cały czas o tym, jak te prace mają wyglądać. No, czekamy tutaj na ostateczne zmiany w Polskich Kolejach Państwowych i również na konkretne stanowisko dotyczące tego remontu. No, ale ja rozumiem, że ten remont musi się odbyć tak czy inaczej. Ten remont był przez ostatnie lata opóźniany. W związku z tym, no, to są ostatnie informacje, które wydają się aktualne, że ten remont może się rozpocząć już w przyszłym roku. Natomiast będą informacje w momencie, kiedy no, będziemy mogli tutaj dojść już do ostatecznego porozumienia, myślę, w przeciągu najbliższych miesięcy. Ale to wszystko zależy od Polskich Kolei Państwowych i do nich proszę kierować te pytania. Ja się ze swojej strony cieszę, że ta współpraca na pewno będzie się układała dużo bardziej harmonijnie. Michał Rawa, Radio SK, dzień dobry. To dopytam jeszcze o przebudowę tunelu linii średnicowej, czyli najpierw średnicowa, a dopiero później przebudowa Dworca Zachodniego i mostu przez Wisłę, tak? No więc jeszcze raz, no my musimy zsynchronizować te prace ze sobą, tak, żeby one mogły funkcjonować. Jeżeli chodzi o ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, Grójecka, Dworzec Zachodni, my zaczynamy pracę. Natomiast oczywiście, że resztę prac musimy skoordynować z Polskimi Kolejami Państwowymi. Notabene też mamy pewną kumulację prac w Warszawie, dlatego że najpierw pandemia i wojna opóźniały pracę, a przez cały czas chcieliśmy się zmieścić z tymi najbardziej istotnymi pracami przed rozpoczęciem remontu linii średnicowej. Notabene remont linii średnicowej determinuje bardzo wiele naszych planów i remontów w dzielnicach, które przylegają do alei, które będą rozkopane przez Polskie Koleje Państwowe. Szanowni Państwo, to wszystkie pytania. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia. I mam takie przeczucie, że w sprawie tramwajów spotkamy się niebawem. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.